Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o pułapkach, części z pułapek, które czekają Cię na drodze samorozwoju. Oczywiście wszystkich nie będę w stanie wymienić, nie obiecuję Cię, że unikniesz wszelkich pułapek, natomiast zwrócę Twoją uwagę na te najczęściej występujące, najczęściej się powtarzające. Myślę, że jeżeli będziesz znać te pułapki, ich rodzaj i sposób, w jaki w nie wpadasz, będziesz w stanie ich uniknąć. Zacznę od najprostszych, najłatwiejszych do poradzenia sobie, potem przejdę do nieco trudniejszych spraw. Na końcu powiem Ci o jednej strasznej, niemalże śmiertelnej pułapce. Zaczynamy od zwyczajnych. Kryzys. Kryzys, zniechęcenie, to dopada każdego. Nie jesteśmy tu wyjątkiem. To jest trochę tak, pamiętasz może ze studiów, chodzisz na wykłady, wydaje Ci się, że wiesz wszystko, potem zbliża się egzamin, zaczynasz się uczyć, wiesz coraz więcej, a jednocześnie wydaje Ci się, że wiesz coraz mniej. Tuż przed egzaminem myślisz sobie, nie idę, przecież ja nic nie umiem. To nieprawda, że nic nie umiesz, tak samo jest i tutaj. To nieprawda, że się nie posuwasz, że się zatrzymujesz w rozwoju. Po prostu przychodzi taki wewnętrzny kryzys, to jest naturalna sprawa. Musisz przez to przejść. Znowu użyłem słowa musisz, na co mi zwracano uwagę. Nie musisz. Jeżeli chcesz dążyć dalej, trzeba przez to przejść. Trzeba przejść przez ten kryzys, trzeba przejść przez zniechęcenie. Daj sobie miesiąc. Jeszcze miesiąc popracuję, jeżeli dalej to będzie trwało, jeżeli dalej nie będę się posuwać, zarzucę. A zaświadczam Ci, że się posuwasz. Wydaje Ci się tylko, że tego rozwoju nie ma. Następna pułapka to jest wsłuchanie się w głos wewnętrznego krytyka. Każdy z nas ma w sobie takiego wewnętrznego krytyka, który wbrew pozorom nie jest naszym wrogiem, tylko przyjacielem. Stara się nam zwrócić uwagę na pewne sprawy, natomiast czasami przesadza. Taka już jego rola. Przesadza, krytykuje Cię, mówi Ci, że wszystko robisz źle. Jeżeli dopuścisz go zbyt mocno do głosu, zarzucisz swoją drogę samodoskonalenia, samorozwoju, bo uwierzysz w to. Tu w tym wypadku postaraj się tego wewnętrznego krytyka jakoś spersonifikować, podyskutuj z nim. Wytłumacz jemu, czyli sobie, wytłumacz, że to ma sens, że się posuwasz, że będzie lepiej. Tutaj też możemy zahaczyć o krytykę zewnętrzną. Wszystko, co robimy, może zostać skrytykowane przez kogoś. Wbrew pozorom, na jednych więcej, na drugich mniej, ale na każdego z nas to wpływa. Ja powiem Ci, miałem taką sytuację na początku, kiedy zaczynałem prowadzić ten kanał. Ktoś, kogo lubię, szanuję, z którego zdaniem się liczę, przywitał się ze mną, powiedział: dzień dobry, panie szaman. Wiesz co, w tym głosie było tyle ukrytej ironii, niechęci, z którą się przedtem nie spotykałem od tej osoby, że chciałem wszystko zarzucić. Chciałem pokasować wszystkie filmy, iść jakąś inną drogą. Natomiast nie. Stwierdziłem, że to jest ważne, poszedłem dalej. Jak widać, w tej chwili jest to kanał dość ważny, potrzebny ludziom, oglądalny. Dobrze, że tego nie zarzuciłem. Także uodpornij się również na krytykę z zewnątrz. Mamy tu jeszcze takie coś jak przekonanie o własnej doskonałości. To niszczy Twoje wysiłki, wprowadza Cię do pułapki, którą możesz wpaść, przejść i wyjść z niewłaściwej strony. Tak jak przy nauce jazdy samochodem. Na początku się uczysz na kursie, jeździsz coraz lepiej, zaczynasz jeździć samodzielnie, idzie Ci słabo, jeździsz bardzo ostrożnie. Coraz lepiej, coraz pewniej. W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, to nie jest prawda, ale wewnętrznie myślisz sobie, no jestem już doskonałym kierowcą. I wtedy bach. Tfu, wypadek, stłuczka. Po prostu nigdy nie można być przekonanym, że jest się doskonałym, że jest się perfekcyjnym.
że się wie już wszystko. Zawsze jest gdzieś droga dalej. Pamiętaj o tym, podążając dalej i dalej i dalej. To też przekonanie o własnej doskonałości może cię w pewnym momencie zatrzymać. Nie zatrzymuj się. Droga jest, gdziekolwiek jesteś na tej drodze, jest jeszcze daleka, można iść dalej, dalej, wyżej, mocniej. Przejdźmy teraz do tych spraw, które są poważniejsze, które mogą ci w dużo większym stopniu zaszkodzić. To, co mówiłem na razie, to było tylko możliwość zarzucenia, zaniechania, zmarnowania szans. Możesz też pójść niewłaściwą drogą. Teraz o tych pułapkach. Pierwsza sprawa to jest tak zwany guru czy mistrz. Pomijam tu ludzi, którzy wiedzą dużo, ale swoich uczniów gromadzą tylko i wyłącznie w celu wyciągania z nich pieniędzy albo wyciągania z nich energii. Mam nadzieję, moją wolą jest, że takich osób na swojej drodze nie spotkasz. Jeżeli jednak to ci się zdarzy, czujnie zauważ, że to nie jest to. Mówię tu o ludziach, którzy naprawdę dużo wiedzą, chcą pomóc, ale z pewnych rzeczy nie zdają sobie sprawy. Jest to jeden z powodów, dla którego chwilowo zawiesiłem prowadzenie szkoleń. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas powinien podążać własną ścieżką. Ma swoją osobowość, swoje możliwości, swoje predyspozycje. Nie można iść za jakimś guru, mistrzem ślepo. Ślepo go naśladować. Ty jesteś inną osobą, musisz iść własną ścieżką. Dobrze jest korzystać z porad, z prowadzenia kilku osób. Dobrze jest korzystać ze starożytnych ksiąg. Musisz odnaleźć własną ścieżkę, własną drogę rozwoju. Idź w tą stronę, w którą podpowiada ci intuicja. Jeżeli już troszeczkę pracujesz ze sobą nad samorozwojem, nad wyzwoleniem się z przyziemności, twoja intuicja jest na tyle rozwinięta, że dasz radę. Owszem, słuchaj innych ludzi, czytaj książki, ale idź własną ścieżką, drogą, która prowadzi właśnie ciebie i tylko ciebie. Tylko tak dojdziesz. Kolejne niebezpieczeństwo. Pułapka. Pułapka istot niematerialnych. Wierzysz czy nie, są tutaj w tym świecie, na pograniczu światów, istoty niematerialne, które nie tyle chcą zaszkodzić nam, co chcą nas w pewien sposób wykorzystać do swoich celów, czy pożywić się naszą energią, która często płynie też z niepowodzeń. Miałem kiedyś taką sytuację. W czasie głębokiej medytacji posłyszałem lekkie pukanie. Za oknem pojawiła się dziwna, troszeczkę pokraczna istota, pukająca w szybę. Usłyszałem nie jej głos, usłyszałem w swojej głowie: wpuść mnie. Na dworze było bardzo zimno, w mieszkaniu miło ciepło. Ta istota usiłowała bazować na moim współczuciu. Wpuść mnie, powtórzyła cichutko. Troszeczkę się przestraszyłem i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę. Przecież istota niematerialna nie odczuwa temperatury, a istota materialna nie była w stanie do tego okna podejść. Co to znaczy? Jakaś istota chciała, żebym ją wpuścił. Wpuszczenie do pokoju jest wpuszczeniem symbolicznym. Chciała, żebym ją wpuścił do mojego wnętrza, do mojego umysłu. Powiedziałem: precz. Zakotłowała się. Precz, powiedziałem. Poszła. Poszła, odeszła. To jest tak z tymi energiami. One nie mogą ci zaszkodzić. Nie mogą wejść do twojego wnętrza, nie mogą się pożywić twoją energią, czy zmusić cię do jakichś działań, jeżeli nie wyrazisz na to zgody. Kiedy spotkasz taką istotę, nie guć się, na nic się nie zgadzaj. Jeżeli będzie to istota dobra, fajna, która rzeczywiście chce ci pomóc, możesz to zobaczyć jako świetlistą, piękną istotę, która powie: ja cię poprowadzę. Nie guć się na to.
jeżeli, wróćmy do tego mrozu, na ulicy starsza pani się potyka, nie pytasz jej, czy mogę panią podtrzymać, tylko podtrzymujesz. Tak samo te istoty, które chcą ci pomóc, będą ci pomagać niezależnie od wszystkiego. Natomiast istoty, które chcą cię wykorzystać bądź ci zaszkodzić, potrzebują twojego pozwolenia. Tą pułapkę możesz ominąć. Teraz pułapka najgorsza. To, co ci mówiłem, niemalże śmiertelna. Działania negatywne. Jeżeli jesteś wysoko na etapie samodoskonalenia, rozwoju, znasz różne metody na poprawę sytuacji, na pozytywną zmianę rzeczywistości, przecież możesz to odwrócić. Co się wtedy stanie? Możesz komuś bardzo zaszkodzić, możesz zrobić krzywdę. Czasami sytuacja jakby zachęca do takiego działania. Ale nie powiem ci, że to jest złe. Dobro i złe, zło jest pojęciem względnym. To zaszkodzi tej osobie czy istocie, to zaszkodzi przede wszystkim tobie. Obojętnie, czy to nazwiesz, że zanieczyścisz swoją duszę, czy zepsujesz swoją karmę, czy zabijesz część swojej duszy, każde negatywne działanie wyrządza krzywdę tobie i głównie tobie. To, co zrobisz złego, krzywda, którą wyrządzisz innej istocie, wraca do ciebie zwielokrotniona. A można przecież inaczej. Dam ci przykład. Moja koleżanka, która ma córkę w liceum, miała taki problem. Jedna z nauczycielek, jak to się mówi, uwzięła się na tą córkę. Wszystko było źle, wszystko niedobrze, bez przerwy ją krytykowała. Koleżanka, kiedy o tym się dowiedziała, po prostu się wściekła. A że umiała to i owo, chciała natychmiast tej osobie zaszkodzić. Powstrzymała się jednak. Powstrzymała się, przemyślała sprawę i zrobiła zupełnie odwrotnie. Posyłała tej nauczycielce mnóstwo pozytywnej energii. Posyłała jej życzenia rozwiązania wszystkich problemów, doskonałego zdrowia, fantastycznego życia, szczęścia. Co się stało? Po tygodniu nauczycielka przestała się tej córki czepiać. Po 2-3 tygodniach zaczęła się do niej uśmiechać. Po kilku miesiącach córka koleżanki stała się jej ulubioną uczennicą. 3 osoby na tym zyskały. Ona, córka i nauczycielka. Właśnie w ten sposób warto jest postępować. Zresztą, nie wiem, może to zwróciło twoją uwagę. Im więcej osób korzysta na czymś, co robisz, tym szybciej i mocniej to się spełni. Dlaczego? Nie wiem. Może takie jest prawo świata. Tyle o tych kilku niebezpieczeństwach. Tych kilku możesz uniknąć. Krocz drogą rozwoju. Wznoś się wyżej. Uważnie, rozsądnie. Każdy krok niech będzie przemyślany, jakkolwiek prowadzi cię zawsze intuicja. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Oczywiście zapraszam cię na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.